kochani, w kolejnej lekcji plastyki. Na dzisiejszej lekcji zrobimy sobie prace, które będą dla Was, dlatego że teraz zbliża się Dzień Dziecka i przez następne dwie lekcje zaplanowałam takie zajęcia, na których będziecie mogli zrobić rzeczy specjalnie dla siebie. No i tak, na dzisiejszej lekcji zajmiemy się zdobieniem materiałów, a konkretnie będziecie mogli przerobić swoje ubrania tak, żeby zrobić z nich jakieś fajne rzeczy z motywami, które się Wam podobają. Zacznę od rzeczy najprostszych, od takich, które każdy z Was będzie mógł wykonać, bez względu na to, jakie ma materiały w domu. Jedynym warunkiem jest tutaj posiadanie koszulki gładkiej, ewentualnie innej części garderoby, to może też być bluza, czy kurtka na przykład jeansowa, może to być tył spodni, co tam będziecie chcieli. W każdym razie ważne jest, żeby to był element gładki, raczej w jasnym kolorze, aczkolwiek będzie później też coś, co będzie można zrobić na ciemnych rzeczach. Zaczniemy od techniki farbowania i robienia wzorów za pomocą pasteli olejnych. Także jeżeli nie macie pasteli olejnych, myślę, że wielu z Was ma, ale jeżeli ich nie macie, to możecie je kupić. Naprawdę to jest niewielki wydatek. Wystarczy Wam zupełnie podstawowy zestaw pasteli, nawet 8 kolorów. Ja tu mam 12 kolorów takich tak naprawdę najtańszych pasteli i one się zupełnie dobrze do tego nadadzą. O co tutaj chodzi? Kochani, pokażę Wam teraz koszulkę, na której zrobiłam wzór właśnie pastelami olejnymi. Jest to bardzo proste, można wymyślić naprawdę dowolny wzór. Takie wzory można utrwalić za pomocą żelazka i oczywiście przez materiał. Im koszulka będzie jaśniejsza, im materiał będzie jaśniejszy, tym fajniej wyjdą Wam te wzory, tym lepiej będzie je widać i tym lepszy uzyskacie efekt. Najlepsze do tego będą białe, kremowe, bardzo jasno różowe lub błękitne koszulki. Tutaj jest coś takiego. Niestety, ta koszulka była troszkę za ciemna. Ja nie posiadam bardzo jasnych koszulek, takich bawełnianych i gładkich. No i dlatego ten efekt nie jest taki wow, ponieważ po prostu troszkę słabo widać te kolory na tak ciemnej koszulce. Jeżeli bym to zrobiła na białej koszulce, byłoby to naprawdę fajne. No i jak to zrobiłam? Po pierwsze, bierzemy papier ścierny. Większość z Was pewnie gdzieś tam w warsztacie lub warsztata posiada kawałek papieru ściernego i na tym papierze ściernym po prostu rysujemy sobie wzór pastelami. Zobaczcie, ja tutaj narysowałam takiego jednorożca, akurat z zamkniętymi oczami, ale można zrobić dowolny wzór. Możecie sobie narysować tęczę, możecie sobie zrobić napis. Ale uwaga, przy napisach trzeba wziąć pod uwagę to, że po przyłożeniu na materiał ten napis wyjdzie nam odwrotnie, czyli trzeba go zrobić jak gdyby od tyłu, tak jakby w odbiciu lustrzanym. Dlatego myślę, że jest to wyzwanie dla starszych, jeżeli się za to weźmiecie. Po przyłożeniu właśnie na materiał, aby wyszło to w dobrym kierunku, musicie zrobić ten napis od tyłu, czyli początek napisu będzie tu i napis będzie szedł w tą stronę. Jeżeli to będzie napis na przykład wow, no to w porządku, bo litery są te same od tyłu i od przodu. Ale jeżeli już chcecie zrobić na przykład swoje imię, albo I love you, albo coś takiego, no to musicie to zaplanować od początku i zrobić to tak jakby odwrotnie. No i teraz jak to robimy dalej? Po narysowaniu wzoru na tym papierze ściernym trzeba bardzo mocno to robić, moi drodzy. Wciskamy tą pastelę i jak najwięcej tego koloru wcieramy w ten papier ścierny, żeby wnikło to w pory po prostu. Dlatego robimy to na papierze ściernym, bo na tym papierze, jeżeli zrobimy grubo wzór, on jest na tyle chropowaty, że dużo tej kredki nam tam wsiąknie i później przy odbijaniu wzoru będziemy mieć po prostu bardzo intensywny kolor. O, zobaczcie, na podglądzie tu mam zdjęcia, jak tą koszulkę robiłam. Odbijam, kładę to na materiale w tym miejscu, gdzie chcę uzyskać wzór i pamiętajcie, ponieważ ten wzór będziemy przyprasowywać, żeby pomiędzy dwie warstwy, przód a tył koszulki, włożyć papier, tak żeby ten wzór tymi tłustymi pastelami po przyłożeniu żelazka nie odbił nam się z tyłu, żeby nie zrobiła się nam tłusta plama z tyłu koszulki. Czyli oddzielamy przód od tyłu, wsuwając do środka koszulki jakiś gruby papier lub gazetę. Następnie przykładamy sobie ten wzór w dobrym miejscu i na wierzch najlepiej jeszcze dać albo cienki materiał, albo kartkę papieru lub gazetę i gorącym żelazkiem przyprasowujemy ten wzór, czyli przykładamy to żelazko we wszystkich miejscach dokładnie tak, aby nam się ten wzór
roztopił tak jakby, bo wiecie, pastele olejne to jest po prostu tłusta kredka, tam jest dużo tłuszczu i ten tłuszcz musi się roztopić i razem z tym kolorem wniknąć w materiał po prostu. Będzie to dosyć trwałe, ponieważ, no tak jak mówię, jest to tłuste i raczej będzie farbowało, łączyło ten barwnik z tym tłuszczem i nam to bardzo ładnie wsiąkało w tą tkaninę lub dzianinę. Także powinno to wyjść Wam bardzo fajnie. Raczej róbcie sobie większe wzory, które nie mają bardzo małych szczegółów, bo to się nam rozmarzy. To jest taka technika, która wychodzi fajnie. Jeżeli chcecie uzyskać taki troszkę rozmazany, lekko niewyraźny efekt, ale za to ładne kolory. Będzie to naprawdę super wyglądało na jasnych rzeczach i możecie zrobić przesuper rzecz. Chłopcy mogą sobie zaplanować na przykład, dajmy na to logo Brawl Stars, jeżeli coś takiego Was kręci, albo piłkę nożną, albo napis, nazwę ulubionego zespołu piłkarskiego, nawet własnej drużyny piłkarskiej, jeśli chcielibyście coś takiego zrobić. Możecie zaplanować też koszulkę na przykład dla taty na dzień taty lub dla mamy z sercem. Także pamiętajcie o tym, żeby przy prasowaniu, oczywiście z zachowaniem wszelkiej ostrożności, zabezpieczyć sobie materiał, żeby nie prasować, broń Boże, bezpośrednio żelazkiem, żeby tego żelazka też nie zniszczyć. No i oczywiście młodsi przy tej fazie pracy, czyli w tym momencie, jak będziecie sobie już ten wzór chcieli utrwalić na koszulce i przyprasować, poproście o pomoc dorosłych albo dużo starsze rodzeństwo, dobrze? Bo to jest jednak, po pierwsze wymaga dużej precyzji i doświadczenia, a po drugie jest, no wiadomo, że żelazka nie używamy samodzielnie. No to teraz, kochani, następna technika, którą chcę Wam pokazać, też coś bardzo prostego. Jeżeli chcielibyście sobie zafarbować nudną, na przykład białą albo kremową koszulkę, może to być nawet stara koszulka, której już nie nosicie, bo po prostu jest nieciekawa. Ja zrobiłam tutaj taką koszulkę jedwabną, na której chciałam uzyskać nieregularne wzory kolorowe i wyszło mi wzory fioletowe. Może lepiej będzie to widać na zdjęciu. Tutaj troszkę to, podejrzewam, będzie widać, że ta koszulka ma na sobie takie właśnie plamy troszeczkę w kolorze fioletowym. No i teraz jak to uzyskać? Jak nie mamy farb do materiałów, możecie uzyskać takie kolory za pomocą naturalnych barwników. Co ja zrobiłam? Zobaczcie. Wzięłam po prostu pół czerwonej kapusty, poszatkowałam ją, zalałam ją litrem gorącej wody, dodałam dwie łyżki octu. Oczywiście w tym etapie pomagają Wam rodzice, jeśli jesteście młodsi, myślę, że starsi sobie doskonale sami poradzą. I później tak gotowym barwnikiem już możemy barwić materiał. Oczywiście należy to rozłożyć na powierzchni, na przykład na jakiejś folii, której nie zniszczymy, bo ten kolor może się Wam wydawać, że z warzyw lub z owoców lub z naturalnych rzeczy kolor nie będzie trwały, ale właśnie takie naturalne barwniki są bardzo, bardzo trwałe i dlatego musicie uważać, na czym to robicie i czego będziecie do tego używać, żeby też nie pobrudzić sobie ubrań i rzeczy, które będą miały zostać w swoim kolorze. No więc bierzemy ten barwnik i teraz ja chciałam uzyskać taki efekt takiego ręcznego farbowania. Zobaczcie, tutaj pokazuję Wam zdjęcia, jak fajnie mogą wyglądać takie bawełniane koszulki, właśnie zafarbowane tą techniką. Żeby uzyskać takie nieregularne wzory, jak pokazane na zdjęciu, trzeba po prostu materiał zebrać palcami lub jakimś narzędziem, na przykład spinaczem do bielizny, do wieszania ubrań, zakręcić go, czyli tą koszulkę lub ten materiał skręcamy wokół siebie. Następnie nalewamy ten barwnik. Jeżeli barwnik będzie intensywny, powinny się nam zrobić takie cylindryczne wzory, troszkę jakby mandale i powinno wyjść bardzo fajny taki ręcznie farbowany efekt. Ja zrobiłam to na jedwabiu i dlatego też ten jedwab jest bardzo delikatnym materiałem, ma bardzo cienkie włókna i nie będzie efekt tak intensywny jak na bawełnie. Na bawełnie naprawdę możecie uzyskać bardzo spektakularne wzory, no natomiast na właśnie na jedwabiu wyjdą te wzory takie bardziej rozmyte i bardziej delikatne, tak jak u mnie na tej koszulce jedwabnej. Ja chciałam właśnie taki efekt uzyskać bardzo subtelny, ale myślę, że dla młodzieży będzie fajny właśnie taki wyrazisty efekt. Możecie to zrobić właśnie czerwoną kapustą, wyjdą Wam niebieskie lub fioletowe wzory w różnych odcieniach. Natomiast jak chcecie na przykład uzyskać różową farbę, możecie użyć do tego buraków z bardzo podobnym sposobem.
fajna zabawa, można troszkę poeksperymentować z barwnikami. No i oczywiście taką koszulkę zafarbowaną, czy taką rzecz, mogą to być też spodnie lub spódnica, później należy wyprać. Barwnik będzie dosyć trwały, najlepiej jakbyście odczekali z praniem do następnego dnia. Po wypraniu nie będzie to już raczej puszczało barwnika, bo naturalne barwniki są, tak jak mówiłam, trwałe i raczej nie puszczają już koloru. Dla pewności pierwsze dwa prania lepiej wyprać oddzielnie. Nie prać tego z innymi, na przykład białymi rzeczami. No i dobrze, kolejna technika, którą chcę Wam pokazać, to już będzie malowanie farbami do materiałów. Oczywiście możecie sobie zamówić takie farby w internecie, nie ma problemu, one nie są drogie, będzie to kosztowało od powiedzmy 7 do 15 zł takie barwniki, chyba że jakieś duże objętości, to może to troszkę drożej kosztować. I ja mam akurat już ze szkoły takie barwniki, które miałam, mam 5 kolorów tych barwników, jeszcze miałam wcześniej czarny, co było bardzo przydatne, niestety czarny się skończył, gdyż robiłam takie koszulki kiedyś z poprzednią klasą absolwentów. W związku z tym 5 kolorów i próbujemy też różnych technik. Pierwsza technika, jaką chciałam Wam pokazać, taka najprostsza, to jest malowanie z szablonu. Wycinamy sobie szablon, zobaczcie, ja tutaj mam szablon serca i tą koszulkę, w której ja jestem w tej chwili, właśnie zrobiłam sobie tą techniką za pomocą czerwonej farby. Chciałam uzyskać taki nowoczesny efekt, ładnie obrysowany kształt, ale właśnie taki z taką ciekawą fakturą. No i jak to zrobiłam? Zobaczcie, wycięłam sobie szablon z takiej samoprzyklejnej folii, ale nawet jeżeli użyjecie zwykłej kartki przyklejonej do materiału zwykłą przezroczystą taśmą, to też Wam to powinno wyjść, tylko trzeba być dosyć dokładnym. Ja akurat to nakleiłam tak, że to miało bardzo wyraziste brzegi i później miałam z opakowania, z jakiejś przesyłki taką tekturę wycinaną, jakby taki wzorek. No i tą tekturę pomalowałam dwoma kolorami farby, różową oraz czerwoną i przyłożyłam do wyciętego serca z szablonu. Oczywiście uważajcie, bo jeżeli przyłożycie sobie to poza szablonem gdzieś, to Wam się zrobi już nieodwracalny błąd, więc trzeba być dokładnym i zasłonić sobie resztę koszulki najlepiej, albo zakleić jakąś taśmą i wtedy do tego szablonu przykładamy sobie, odbijamy można rękami albo jakąś ręką w rękawiczce, to jeszcze troszkę bardziej przycisnąć do tego materiału. Po zdjęciu, zobaczcie, wychodzi całkiem fajny wzór, taki właśnie nowoczesny. Mnie się bardzo podoba ta bluza. Uważam, że to wyszło super. Wygląda naprawdę jakby tak miało być ze sklepu. Przynajmniej mnie chodziło właśnie o taki efekt troszkę ażurowy. I teraz na żywo spróbuję Wam pokazać, jak coś takiego można właśnie zrobić. Zrobimy teraz troszkę inny efekt. Teraz chcę uzyskać coś w rodzaju tęczy. Do tego celu wybrałam sobie dwa materiały, przez które będę gąbką nakładać tą farbę na tą powierzchnię, która została pusta, na której nie ma szablonu. Mam taką koronkę i na części chcę położyć właśnie tą koronkę. Na pozostałej części użyję takiej oto siatki, takiej zwykłej siatki z cytryn. Po prostu ze sklepu kupiłam sobie cytryny i rozcięłam potem tą siatkę i stwierdziłam, że to będzie śmieszny efekt, będzie coś takiego jakby rybia łuska. Coś takiego możecie, na pewno każdy ma coś takiego w domu, albo jak robicie zakupy, to coś takiego będzie. No i teraz próbujemy. Wyznaczam sobie takie linie, po których będę jak gdyby postępowała. Użyję sobie takiego kawałka kartki i zacznę od zielonego tym razem. Nakładam sobie tą farbę do materiału zieloną na kartkę i będę robić takie odbicia właśnie zieloną farbą. Myślę, że to wyjdzie całkiem spoko. Jeżeli macie ciemny materiał, to trzeba więcej tej farby odbić, żeby zrobiła się taka grubsza warstwa na wierzchu tej farby. Jeżeli macie materiał jasny, to mniej farby też wystarczy, ponieważ to będzie... Tu mam żółtą teraz po kolei. Przesuwam sobie tą granicę. Oj, mi się to ruszyło, ale to nic nie szkodzi. Teraz z drugiej strony. Żeby równe paski mniej więcej wyszły. Trzeba troszkę uważać, ale ja nie chcę robić aż tak od kreski tych wzorów. Chcę, żeby one się troszeczkę na środku połączyły i żeby te kolory się ze sobą zaczęły mieszać.
No i teraz właśnie próbuję odbijać. O, jak widzicie. To naprawdę jest całkiem szybka praca. Jak już przygotujecie wszystko, to nie zajmie Wam wcale długo zafarbowanie tej koszulki. Jest to naprawdę fajna zabawa i uzyskacie ciekawe, niepowtarzalne rzeczy, bo na pewno takiej drugiej rzeczy nikt już poza Wami nie będzie miał. Jak zrobicie sobie, będziecie mieć po prostu coś unikatowego i naprawdę wychodzą tak super rzeczy, że w sklepie takich rzeczy na pewno nie dostaniecie fajnych. No i dobra, ja już to zrobiłam. Już mam dwie warstwy i super to wyszło według mnie. O to mi właśnie chodziło. Teraz pójdę dalej i użyję sobie teraz drugiej części, tej z koronką. No i biorę sobie teraz farbę różową. Ten kolor różowy jest super. Mam nadzieję, że to też będzie bardzo ładnie widać. A troszkę za mało mam tej farby, będę musiała sobie jej dołożyć tutaj. Nawet już teraz nie biorę tej kartki, bo tutaj całkiem dobrze widać, co robię. No i dojadę sobie jeszcze dalej tą różową farbą, bo ona mi się podoba. Chciałabym, żeby było więcej tego różowego, bo czerwony jest i tak bardzo mocny. No i troszkę tutaj gorzej to wyszło, ale możemy jeszcze raz spróbować, bo w sumie czemu nie? Trzeba mocniej dociskać. Ja mam troszkę za gęstą tą koronkę. Lepsze by było coś bardziej ażurowego i dlatego ta siatka była super. Ona wyszła idealnie tak, jak chciałam. No i na końcu może znowu tą siatkę odbiję, albo spróbuję odbić ten... Nie, dobra, rzeczywiście siatka wychodzi lepiej, dlatego wydaje mi się, że jeżeli coś się Wam sprawdza, to idźcie za tym i róbcie to właśnie dokładnie tym, co się Wam najbardziej podoba. O, ja to zrobię w ten sposób i teraz wezmę czerwoną farbę i robię to przez tą siatkę, którą na początku. Najbardziej podoba mi się ten efekt, szczerze Wam powiem. Bo wychodzi taki fajny, ażurowy i... No i moim zdaniem wyszło naprawdę super. A teraz po prostu trzeba zdjąć ten szablon. Ja go odklejam, jeżeli będzie to kartka, to musicie ją troszkę bardziej przytrzymywać malując, żeby Wam nie wyszła ta farba pod spód i żeby się to nie przesunęło wszystko. Spróbujemy zobaczyć, jak to wyszło. To nie jest koszulka, ja to robię na materiale po prostu, żeby pokazać Wam możliwości, bo nie mam już kolejnej koszulki, którą bym mogła zafarbować, ale taki materiał ucięty ze starej koszulki. No i tadam, całkiem fajne serce wyszło. Uważam, że gdyby to było na koszulce, byłoby to prześliczne. Możecie sobie zrobić do tego napis z szablonu, czyli wycinamy w kartce lub w folii kształty liter, takie jakie chcielibyśmy uzyskać, ten napis i później sobie nad tym samym sposobem odbijamy. Najlepiej właśnie robić to gąbką, ale możecie też to zrobić pędzlem, tylko wtedy musicie naprawdę bardzo równo malować, żeby nie było widać, że to pędzel. Takie kształty z szablonu zawsze wychodzą fajnie i dokładnie, także naprawdę wygląda to nieraz tak, jak ze sklepu. No szkoda, że to nie jest koszulka, bo bardzo mi się podoba efekt tęczowego serca. Jak Wam się to podoba? No, według mnie jest super. Spróbujcie, możecie zrobić dowolne właśnie kształty, możecie jakiegoś motyla spróbować wyciąć właśnie w kartce i odbić mu kolorowe skrzydła, będzie świetnie wyglądało. Dobrze, to teraz kochani następny, no i moi drodzy, ta sama technika co wcześniej, żeby utrwalić ten wzór, bierzemy koszulkę, w środek gazetę, na wierzch jeszcze jakiś materiał i przyprasowujemy, ewentualnie można odwrócić na lewą stronę i też w środek papier i gorącym żelazkiem to utrwalamy i będziecie mogli normalnie prać to w pralce, nic się z tym nie będzie działo, bo to są specjalne farby przeznaczone właśnie do tekstyliów, do materiałów. Pokażę Wam teraz jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłam dla mojego bratanka i pokażę Wam też, jak to zrobiłam. Popatrzcie, koszulka z Baby Yoda. Kupiłam starą koszulkę w second handzie za jakieś 2 zł i zrobiłam szablon właśnie Baby Yoda. Zobaczcie na zdjęciach, jak robię tą koszuleczkę. Najpierw wycięłam sobie wzór szablonu i pamiętamy, że
to, co wytniemy, co wyjmiemy z kartki jakby, te fragmenty, które wyjdą nam z kartki, będą w tym kolorze, który nałożycie. Natomiast to, co zostanie na kartce, czy to będą jakieś linie, czy kształty, będzie w kolorze koszulki. Dlatego ja wybrałam tutaj bardzo ciemną koszulkę. Mogłaby to być też czarna koszulka, albo ciemnofioletowa, albo jakiś inny bardzo ciemny kolor. I po nałożeniu tych jasnych barwników na te wycięte części, pozostałe części nam zostaną ciemne. I tutaj chciałam właśnie uzyskać te kontury za pomocą tej koszulki. No i jak to zrobiłam? Zobaczcie, na pozostałe części, które byłoby mi trudno zrobić, ponieważ one jakby są oddzielone, na przykład te brewki, czy usta, czy też nosek, musiałam je wyciąć z takiej folii, możecie to wyciąć ze zwykłej taśmy klejącej też i po prostu przykleić tam, gdzie chcecie, na tej pustej przestrzeni wyciętej. Ja tu przykleiłam oczka oddzielnie, właśnie brwi, usta i tutaj takie zmarszczki na czole, który ma Baby Yoda. No i później bardzo, bardzo uważnie przykładałam gąbeczką tą farbę do materiału. Użyłam tej zielonej farby, co mam tutaj. Na końcu, po wyschnięciu, i to uwaga, musicie zawsze bardzo dobrze wysuszyć, żeby Wam się nic nie rozmazało. Jeżeli to już wyschnie, ta farba całkowicie się utrwaliła, to możecie zdjąć naklejone rzeczy, czyli na przykład ja tu zdjęłam oczki, te brewki, usta i na końcu samym białą farbą i malutkim patyczkiem, może to być wykałaczka, może to być taki patyczek do uszu, zamoczonym delikatnie w białej farbie, zrobiłam te blaski w oczach, tak? Takie odblaski, które widać na granatowych oczkach Jody. No i mi się wydaje, że super efekt wyszedł. Naprawdę nie powstydziłabym się tej koszulki i myślę, że nawet jest fajniejsza niż takie, które widziałam na internecie, które wcale nie mało kosztują. Można było sobie jeszcze na przykład zrobić napis z szablonu Baby Yoda i go odbić. Jestem zadowolona z efektu i bardzo fajne kolory. Uważam, że dla chłopca będzie świetna koszulka na lato. Możecie spróbować coś takiego. Chłopcom właśnie proponuję na przykład logo ulubionego filmu lub gry, albo jakiegoś bohatera, samą twarz spróbujcie nawet, będzie świetnie wyglądało, powycinajcie, może ktoś z rodziców lub rodzeństwa Wam pomoże i jak zrobicie taki szablon, to później wygląda to naprawdę jak zrobione fabrycznie. Jeżeli chcecie uzyskać bardziej artystyczne efekty, możecie malować ręcznie, możecie też używać specjalnych sprayów, to też jest fajna zabawa, ale już troszkę brudna i trzeba to robić na zewnątrz, żeby się nie nawdychać tych trujących spray. Zachęcam Was do robienia swoich koszulek. Możecie zrobić to właśnie na spodniach, na kurtce jeansowej. Świetnie wyglądają rzeczy namalowane na jeansie. Widziałam bardzo fajne nawet krajobrazy namalowane na kurtkach jeansowych. Super sprawa. Próbujcie i przysyłajcie zdjęcia swoich przeróbek. Na początek próbujcie zawsze na czymś innym, czy efekt wychodzi taki jak chcecie, żeby nie zniszczyć sobie ubrania, ale w ogóle proponuję Wam użycie starych, znoszonych rzeczy albo takich rzeczy, które naprawdę byście już nie nosili, żeby zrobić z nich coś superowego, co będziecie mieli jako prezent dla samych siebie na Dzień Dziecka. No i moi drodzy, na następnej lekcji pokażę Wam, jak zrobić gry. Mam kilka pomysłów na fajne gry, które możecie zrobić samodzielnie i potem się nimi bawić albo sami, albo z rodzicami, albo z rodzeństwem, a nawet przynieść później do szkoły. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa lekcja i liczę na to, że będziecie oglądać i robić pracę. Aha, i kochani, na następnej lekcji będą wyniki konkursu i finał domku dla lalek, także czekajcie, bo oprócz gier właśnie pokażę Wam troszkę więcej materiału i prac Waszych kolegów, tych najlepszych, które największe na mnie zrobiły wrażenie. Do zobaczenia i czekajcie na kolejną lekcję. Cześć!